Ochrona atmosfery, ochrona gospodarki wodnej, gospodarka wodno-ściekowa tutaj oczywiście, gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, wszystkie w całym tym zakresie przedstawiamy ofertę. Oczywiście z nastawieniem na nasze cele priorytetowe, które Rada Nadzorcza nam ustaliła. Więc tutaj należałoby wskazać tą gospodarkę wodno-ściekową i na pewno ochronę atmosfery. Czyli krótko mówiąc, na pewno budowa oczyszczalni, budowa kanalizacji, budowa przyłączy do kanalizacji, budowa przydomowych oczyszczalni, no i oczywiście wszystkie odnawialne źródła energii. Tutaj mamy duże dofinansowanie, ale myślę, że atrakcyjne dofinansowanie znajdą beneficjenci również i w programach właśnie z gospodarki wodnej, ale i z edukacji ekologicznej, z ochrony przyrody.